Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy robić bardzo polską potrawę. Pomimo, że lubię ciekawe smaki, różne kuchnie, często wracam do tradycyjnej kuchni polskiej. Dzisiaj zrobimy sobie gołąbki, ale gołąbki w wersji bardzo ekspresowej i na dodatek w wersji wegetariańskiej. Gołąbki ekspresowe, które robimy właśnie dzisiaj, będą bardzo łatwe, składniki są również bardzo proste. Możecie zrobić je zwyczajnie tradycyjną metodą, zawijając gołąbki w kapustę. Ja dzisiaj to troszeczkę usprawnię. Powiem Wam, jakich składników użyłam. Zamiast mięsa, tradycyjnego mięsa, użyłam soczewicy. Myślę, że na tak dużą kapustę wystarczy około 3 szklanek suchej soczewicy, którą sobie potem ugotujemy. 2 szklanki brązowego ryżu, posiekana cebula, kilka ząbków czosnku i doprawimy to wszystko do smaku. Dobrze, zaczniemy sobie od pokrojenia kapusty. Tak jak mówiłam, możemy tradycyjnie sparzyć kapustę i oddzielać każdy liść po kolei, ale kiedyś tą metodę właśnie sprzedała mi koleżanka, która cały czas usprawnia sobie gotowanie i rzeczywiście świetnie się to sprawdza dla ludzi, którzy mają mało czasu, a myślę, że tego czasu w tej chwili nikt za wiele nie ma, więc kapustę po prostu kroimy w mniejsze kawałki. Ja Wam pokażę, jak ja to robię, ale oczywiście każdy może znaleźć swój dowolny sposób. Ja po prostu kroję w takie niewielkie paski i w takiej postaci wrzucam do garnka i gotuję ją na parze do miękkości. Pokrojoną kapustę wrzucamy do garnka i gotujemy ją na parze do miękkości. Nie wiem, w zależności od tego, jak dużo jest tej kapusty, powinno to zająć około 20 minut, może pół godziny. Dobrze. Mamy ugotowaną soczewicę. Ja ją jeszcze troszeczkę zmiksuję, żeby mieć bardziej gładką masę, a dopiero później dodamy ryż. Tak jak mówiłam, gołąbki są naprawdę ekspresowe i pewnie wielu z Was będzie zaskoczonych, że takie rozwiązanie rzeczywiście się sprawdza, ale zapewniam Was, że w smaku gołąbki naprawdę będą pyszne. Masę mamy już zmiksowaną. Równie dobrze możemy po prostu dłużej gotować soczewicę, jeśli nie chcemy jej miksować. Wtedy ona nam się bardziej rozklei. Dodamy ryż ugotowane i dodamy cebulkę posiekaną, dodamy przeciśnięty za chwilę czosnek i możemy doprawić naprawdę według gustu, w zależności od tego, co Państwo lubicie. U mnie to będzie spora ilość czosnku. Dobrze, i dodamy przyprawy. Może to być majeranek, może to być suszona szałwia. U mnie dzisiaj suszona szałwia. Pieprz ziołowy, ostra papryka czerwona. I dodamy odrobinę soli. Myślę, że tak gdzieś łyżka, nie łyżka duża, tylko łyżeczka do herbaty wystarczy. I wszystko dobrze mieszamy. Nie może być gołąbków bez sosu pomidorowego, przynajmniej dla mnie. Więc zrobimy sobie bardzo szybki, prościutki sosik pomidorowy. W międzyczasie, kiedy nasza kapusta wciąż się jeszcze gotuje. Potrzebujemy około litra wody lub bulionu warzywnego. Do tego dodamy 2 łyżki mąki, zwykłej pszennej lub na przykład może być żytnia lub mąka z pełnego przemiału. I ze 2-3 łyżki dobrego koncentratu pomidorowego lub świeże pomidory. I całość zmiksujemy. Do sosu możecie dodać również trochę soli, na przykład sproszkowany czosnek lub sproszkowaną cebulę lub jakieś zioła. Ja zawsze zachęcam, żeby znaleźć swój własny smak.
Także proszę, eksperymentujcie, a to jest moja wersja prostego przepisu na sos pomidorowy do gołąbków. Jak widzicie, jesteśmy już prawie przy końcówce, więc pozostało nam tylko poukładać wszystko warstwami. Zauważyliście pewnie również, że nie używaliśmy tłuszczu ani do farszu, ani do kapusty, więc damy odrobinę na spód żaroodpornego naczynia, do którego będziemy układać nasze warstwy gołąbkowe. Dobrze. Nasza kapustka jest już super miękka, także na początek do naczynia żaroodpornego ułożymy pierwszą warstwę kapusty. Na tak ułożoną warstwę kapusty damy odrobinę sosu. Teraz warstwę wcześniej przygotowanego farszu. Na tak ułożoną warstwę naszego nadzienia gołąbków kładziemy znowu warstwę kapusty. Czyli zawijamy gołąbki w tempie ekspresowym. Dobrze? I na wierzch polewamy sosem tyle, ile nam tutaj się zmieści, tak żeby nie wylatywało nam z formy podczas pieczenia. I pieczemy około godzinki, na około 400 stopni Fahrenheita, w zależności od tego, jak piecze piekarnik. Po prostu musi się to ładnie zapiec. Ja wstawiam na 400 stopni Fahrenheita, będę kontrolować temperaturę, a jeśli ktoś gotuje w Polsce, myślę, że 230-240 stopni Celsjusza będzie dobrze. Minęła godzinka, więc pewnie nasze gołąbki są gotowe. Ja wyciągam. O, świetnie. Wyglądają świetnie. Spróbujemy teraz. Dobrze, pomalutku sobie ukroimy kawałek i zobaczymy, jak nam się to udało. Można poczekać, aż troszeczkę przestygnie, wtedy to będzie bardziej związana konsystencja. I wyłożymy na ten oto mój piękny talerzyk własnoręcznie malowany. Mam nadzieję, że będą gołąbki smakować naprawdę świetnie. Hops. I na talerzyk. Andrzej, ty nie dowierzałeś, że będą gołąbki, więc ty spróbujesz, proszę. Muszę kończyć, bo czekam na reakcję mojego kamerzysty. A Wam życzę smacznego i mam nadzieję, że wykorzystacie moje ekspresowe gołąbki.